Witam, dzisiaj sobie powiemy kilka słów o przecinaniu jabłonki. Przecinanie jabłonki powinno się odbywać w zasadzie od połowy lutego do końca marca, można tak powiedzieć, o ile temperatury na to pozwolą. Ważnym czynnikiem tu jest to, żeby przecinać w dzień słoneczny. Dzisiaj jest tak średnio słoneczny i w dodatku deszcz padał, co też nie jest dobrym znakiem, jeśli chodzi o to, żeby nasze przycięcie odbyło się w warunkach jak najmniej sprzyjającym rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych. I dlatego, jeśli mamy przycinać i mamy taką możliwość, przycinamy w dzień słoneczny, temperaturę około zera, i żeby było sucho, żeby nie padał, żeby w ten sam dzień nie padał deszcz. Wiosna w tym roku przyszła bardzo szybko i temperatury są bardzo wysokie, tak więc musimy się spieszyć z tym przycięciem, żeby zdążyć przed tym, aż roślina puści tak zwane soki i wtedy będzie za późno na przycinanie. Ja tutaj nie mówię już o przycinaniu, o formowaniu, żeby uzyskać jakiś pożądany kształt, ponieważ sam nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, a jedynie daję radę, jak przycinać prawidłowo. Nasze przycinanie będzie ograniczać się do tego, aby wyciąć tak zwane wilki. No i to jest praktycznie cała filozofia. Zaraz wam powiem, co to są te wilki i dlaczego je wycinamy. Ale najpierw warto sobie powiedzieć o narzędziach. Ja do przycinania używam dwóch narzędzi. Sekator taki duży, teleskopowy i mały sekator. Zapomniałem nazwy, jaki to jest sekator, nazwa, ale tutaj to charakterystyczne ostrze świadczy o nazwie sekatora. Mamy do wyboru, możemy wspiąć się na drzewo, choć co na tych wyższych gałęziach jest trochę niebezpieczne. Albo możemy użyć drabiny takiej rozkładanej dużej. Albo jest trzecia opcja. Możemy użyć sekatora na jakimś drążku, na jakimś kawałku gałęzi. No i wtedy możemy sobie bez problemu ciąć te partie wysokie, partie w koronie po prostu. I nie musimy używać tego drabiny, choć lepiej użyć drabiny i zrobić to dokładnie, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia drzewa. Jeśli tniemy o tej porze, ogólnie jeśli tniemy grubsze gałęzie, grubsze konary, powinniśmy użyć maści ogrodniczej, która najlepiej takim środkiem grzybobójczym, która po prostu zabezpieczy nasze cięcia, ponieważ wilgoć, w miarę ciepło to są czynniki, które umożliwiają rozwój chorobom na naszych drzewach. Tak więc zabierajmy się do pracy. Znajdujemy się aktualnie w koronie. No i warto by było teraz powiedzieć o tych wilkach kilka rzeczy. Wilki to są pędy, które rosną. Mamy sobie tutaj jabłonkę, rośnie gałąź taka dość poziomo i nagle wyrastają takie grube, potężne, jednosezonowe pędy do góry. I to są tak zwane wilki. To są wilki, wszystkie te pędy, które rosną do góry, to są wilki, tak zwane dzikie pędy, choć one nie są dzikie, bo pochodzą ze szlachetnej odmiany jabłonki, która została zaszczepiona wcześniej, która już jest całym drzewem. To są te wilki, które wyrastają pionowo w górę i one wyrastają podczas jednego sezonu wegetacyjnego. No i tak, wilki możemy użyć do zaszczepienia danej odmiany na innej, bo się do tego idealnie nadają, ale wilki same w sobie zawierają bardzo mało, ile w ogóle nie zawierają pąków kwiatowych, tak więc tam są zbędne. Powodują to, że roślina skupia swoje siły na tym, żeby rosnąć właśnie do góry, a nie na boki, ponieważ jeśli stymulujemy roślinę do tego, żeby rosła na boki, ona ma zakodowane w sobie tak, że ma dużo owoców. Jeśli jej gałęzie rosną na boki, w dół, jest determinowana do tego, żeby mieć jak najwięcej owoców, a jeśli rośnie w górę, nie ma w głowie tego, żeby mieć dużo owoców. Tak samo jak na przykład sadownicy uginają gałęzie do tego, żeby rosły w dół, tak samo my ucinamy wilki po to, żeby roślina rosła na boki i żeby rosła bardziej w dół niż w górę. To jest naszym celem. Jak widać, tutaj zeszłoroczne cięcie i z tego samego miejsca praktycznie wilki wyrastają. To nie szkodzi, po prostu ucinamy jak najbliżej pnia. O, jak najbliżej ucinamy te wszystkie wilki. jeśli jest jakieś grubsze, potrzeba grubszego cięcia, bierzemy ten sekator większy i się pozbywamy tego wszystkiego. Są jeszcze techniki takie, żeby odrywać wilka. To jest co prawda sposób skuteczny i potem z tego miejsca już nic nie rośnie, bo te wilki bardzo łatwo się odrywają od rośliny. Może to zademonstrujemy. O, tylko że pozostaje taka rana i jeśli jesteśmy wprawni, tej rany nie będzie i no i z tego miejsca już wilki nie wyrosną, jeśli to wprawnie umiemy robić. Ja niestety nie jestem jeszcze wprawiony do tego, ucinam sekatorem, no i liczę się z tym, że w następnym sezonie te wilki z tego samego miejsca mogą wyrosnąć, ale to nie przeszkadza, bo i tak będziemy je ucinać co roku. Jabłonka została już przycięta. Wilki zostały ucięte na obydwu jabłonkach, choć tą drugą mniej skrupulatnie ucinałem, ponieważ nie ma tak dobrych owoców jak ta pierwsza. No i tak, wilki ucinałem w całości. Jeśli przykładowo jakiś pęd był okropnie długi, przecinałem go, ponieważ chciałem, żeby się rozgałęził, a nie żeby rósł na prosto cały czas, żeby po prostu więcej owoców było. To już myślę o następnym sezonie. Poucinałem wilki, pocinałem niektóre grubsze gałęzie. Ogólnie cięcie, tak jak wspomniałem wcześniej, ma na celu to, żeby było więcej owoców, a mniej masy zielonej, żeby te owoce były większe, grubsze i smaczniejsze. I nasze coroczne cięcie jabłonki powinno się ograniczać do usuwania wilków i skracania niektórych dłuższych pędów. Ja Wam jeszcze dzisiaj pokażę, co możemy zrobić sobie z tymi pędami, które w dużej ilości leżą teraz na ziemi. I są dwie opcje, to znaczy na pewno jest więcej opcji, ale dwie opcje, które mi przychodzą aktualnie na myśl. Możemy je użyć do budowy kompostownika jako ściółka po prostu na samo dno, żeby nasz kompost oddychał. Możemy rzucić takich gałęzi grubszych trochę, dopiero potem kompost robić. A druga opcja to jest przy użyciu rozrabniarki możemy sobie zrobić ściółkę. Tak więc zabierzmy się do tego. Tak to wygląda. Te gałęzie jeszcze trochę ich zostało. Mamy bardzo piękną ściółkę, są też, no nie do końca tak wszystko tnie, bo te cienkie gałęzie przechodzą po prostu przez te ostrze, a dodatkowa sprawa jest to, że gałęzie są świeże, po prostu mają jeszcze tak zwane soki w sobie, nie są wyschnięte i dlatego one tak się bardziej gną niż łamią i dają się pociąć, ale jak widać bardzo fajnie to wygląda. Jako ściółka idealnie. Ja na przykład używam sobie no tych zrębków, można to tak nazwać, do ściółkowania po prostu ścieżek pomiędzy grządkami. Bardzo się to świetnie nadaje, podczas deszczu nam się buty nie kleją błotem i tak dalej. Bardzo to jest efektywne, jeśli chodzi o swoje zastosowanie jako ściółka. I można tego też używać pod truskawki, dajmy na to, jako jakaś ściółka, podróże i tak dalej, żeby chwasty nie rosły. Tak więc bardzo szerokie zastosowanie. Jeśli chodzi o to urządzenie, rozrabniarkę, jest to jakaś niska rozrabniarka, kupiłem ją kiedyś za 300 zł po promocji. Jeśli teraz miałbym kupować, kupiłbym coś zdecydowanie lepszego, mocniejszego, a z tego względu, że urządzenie się często wyłącza, czasami śrubka się w środku luzuje, pomimo tego, że ostrze zostało naostrzone. No jest to dość urządzenie problematyczne i no najtańsze urządzenie, kupiłem je tylko w celu przetestowania, ale spełnia swoją rolę. Mimo niektórych mankamentów swoich da się z niego korzystać, choć powodów do narzekania jest trochę. Kwestia oprysków to jest inna kwestia, ponieważ grubsze rany powinniśmy zabezpieczyć i Niedługo powinniśmy opryskać przed parchem, ale to już temat na inny film, ale mówię o tym, żeby mieć to na względzie, jeśli ktoś chce, żeby mu o tym przypomnieć. Warto sobie rozłożyć plandekę przed pracą jeszcze, ponieważ no, dość rozległy zasięg ma wyrzutnia tych zrębków i jak założymy ten worek dostosowany do tego, i tak te zrębki się rozwalają, także lepiej sobie coś założyć. Oczywiście jeśli chodzi o sposób prowadzenia jabłonki, nie jest on idealny, ale można by się do niego przyczepić, lecz w tym filmie była mowa tylko o przycinaniu zimowym, przycinaniu tak zwanych wilków. Tak więc proszę mieć to na uwadze. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcam do wytrwałości w pracach ogródkowych w celu zbierania późniejszych plonów i przezwyciężenia demotywacji i lenistwa, bo naprawdę warto. Do zobaczenia.